Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy śledzie po królewsku. Potrzebować będziemy 6 płatów śledziowych. Przepis znajduje się na moim kanale Śledzie z Zalewy Octowej, na który serdecznie zapraszam, i śledzie pokroję w paseczki. Jeżeli kupimy gotowe śledzie a la Matthias, należy je wymoczyć w wodzie lub mleku 2 godziny. I ja pokroję śledzie w takie półcentymetrowe paseczki. Mam tutaj 2 czerwone cebule. Cebulę pokroję w kosteczkę i zakwaszę 2 łyżkami octu jabłkowego i pozostawię tak na 10 minut. Cebulę przełożę do miseczki, dodam octu, złagodzę smak soli i pieprzu. I ponadto będziemy jeszcze potrzebować 2 łyżki majonezu, 1 łyżeczkę miodu i pół szklanki śmietany 18%. Teraz rozdrabniam śledzie i cebulę. Cebulę już mam przygotowaną, śledzie również pokroiłam, a teraz będziemy mieszać śmietanę z majonezem, dodamy miodu, soli, pieprzu i dokładnie pomieszamy. Sól i pieprz. I dokładnie mieszamy. Teraz śledzie przekładamy do cebuli i dodajemy mieszamy i śledzie dajemy na 2 godziny do lodówki, aby smaki przeszły. To jest najważniejsze, żeby te takie mamy śledzie po królewsku, o ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, śledzie po królewsku.